Siema, siema, jestem Rajo Gplay, a to jest Kolonicek na moim kanale poświęcony update'owi osady. Jest to prawdopodobnie już, myślę, że dopisze to spokojnie 100%, ponieważ jest to update skończony, dużo rzeczy doszło, dużo rzeczy zostało zmienionych, ale również rzeczy naprawiłem, co jest dla was, myślę, najważniejszą częścią update'u. Oczywiście, bo chodziło o poprawki, a zmiany i nowości doszły w sumie tak trochę jakby z drugim planem, ale to wyszło bardzo dobrze. Na samym początku krótko chcę powiedzieć, że mam do was apel, ponieważ chcę zrobić gospodarstwa multiplayer, a moja wiedza i mój rozum chyba jest na tyle ograniczona, że nie potrafię tego zrobić sam. Patrzyłem, jak to wygląda u Giantsów, bo chodzi mi o to samo, co mają Giantsi na Elm Creeku, czyli po zakupieniu odpowiedniego landu mamy dostęp do sprzedaży tych budynków. Jest to zrobione w ten sposób, że na razie po prostu wszystkie budynki należą do gracza na single player, jak i na multiplayer, i należą do jednego gracza. Co na single jest ogólnie super, a na multiku jest trochę problematycznym. To, że nie możemy potem sprzedać budynku, znaczy jakby sprzedamy go oczywiście, dostaniemy kasę, ale on dalej tam stoi. Żeby on zniknął, trzeba kupić land. Ja na ten przykład wam pokażę, że ten land jest też jest już na starcie, więc na singlu wszystkie budynki będziecie mogli normalnie sprzedać. I jeżeli ktoś właśnie ogarnia, o co chodzi, bo chodzi ogólnie o plik competitive multiplayer, to ten plik działał właśnie w farmingu 19, ja na tym pliku obwarłem w ogóle wszystkie multigospodarstwa na Easter, na Lubelskiej, czy nawet na Kolonii. I problem z tym jest taki, że teraz on nie działa, tak jak działał w 19. I ja trochę się pogubiłem, więc jeżeli ktoś z mapmakerów, czyli z mojej konkurencji oczywiście, będzie chciał mi pomóc albo wie, jak to naprawić, jak zrobić to multigospodarstwa, że po prostu po zakupie mamy dostęp do tego, to będę bardzo szczęśliwy, bo przecież na razie po prostu wydam tak, jak było to teraz, co nie chcę tego tak robić, bo to naprawdę bardzo, bardzo upraszczało, ewentualnie po prostu pytam samych Giantsów, jak to zrobić, bądź poszukam po prostu u nich odpowiedzi, co nie? Bo na razie mam z tym po prostu problem. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko kodem Riot masz minus 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. Interesuje gościu. Eneba współpracuje z Trust League, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League nie musi mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak ktoś to jest link w opisie, pamiętaj Eneba, to zawsze kod Riot. Pamiętaj, tylko ten kod. Więc dobra, tyle odnośnie apelu, zacznijmy od tego, co się zmieniło, a zmieniło się dosyć dużo, ponieważ na wszystkie budynki doszedł grywalny oczywiście Parallax i wszystkie te budynki są na sprzedaż również, więc myślę, że to już ogólnie bardzo dobrze. Ponadto, jak wygląda teraz sprawa z chlewnią, już wam pokazuję, słuchajcie. Kupujecie sobie zwierzaki, oczywiście normalnie tak jak to było tutaj, więc to spoko. I teraz wam pokażę triggery. Cały ten trigger, co tu widzicie, jest on od słomy. Działa również kostka, jak i zwykłe wysypywanie. Ja na dowód tego po prostu pokażę wam, jak działa kostka. GS Add, sorry, to jest bail teraz. Bail add. Proszę bardzo, belka sobie spada i za chwilę powinna zniknąć. I zniknęła. Wchodzimy sobie teraz, no musimy niestety zakupić świnki. Znaczy niestety, no dobrze, musimy zakupić sobie. Kupmy sobie trochę tych kabanów. Okej, okay, spoko. No jak widzicie też, no to dźwięki są oczywiście. Słoma również to się pokazuje, więc jakby widać, że jest. No tu mam parę zdechłych prosiaków. No i słoma jest, nie? Więc słoma normalnie w kostkach działa, możemy też wysypać. Ogólnie trigger na, jeżeli chcecie wysypać słomę na pierwszym, na mapie przed save'em, da się to zrobić oczywiście to w tym miejscu, jest taki malutki trigger. Ja ogólnie totalnie jakoś go, nie wiem, olałem czy coś. Byłem też chyba po prostu zakręcony na punkcie kolejnych rzeczy, że zapomniałem w ogóle o świniach, jak to powinno działać, więc dużo co pisze, że mam problem z wysypaniem. Oczywiście trigger jest, tylko jest w tym miejscu, on jest przy korycie, tego jest tutaj. Przepraszam, poprawiłem już, jak widzicie, jest teraz duży, więc wystarczy po prostu przejechać przez środek tego wjazdu i na pewno wszystko się uda zrobić. Ponadto też jest, myślę, zrobiony spoko teraz teren pod tym, że będziecie mogli normalnie już sobie
wiecie, coś się wysypiecie, to zebrać już, nie? Bo wcześniej nie mogliście, bo było to za nisko, teraz jest to wyżej, teren poniesiony, więc jest spoko, więc super. Tu jest żarcie, w tym miejscu też duży trigger, myślę, spokojnie sobie poradzicie, nie ma z tym problemu. Parallax, doszła nowa tekstura, nowa zmiana, znaczy zmiana taka, że właśnie tu jest parallax na tym. Nie wiem, czy to widać, ale dam tak trochę, nie chciałem też wstanieć, żeby to nie była rynna, nie? Od razu. Więc jest parallax, tak samo jest na tym budynku, znaczy na tej cegle, nawet widać chyba. No, więc super. Tak samo jest tutaj, jak i tutaj. Ponadto dla osób, które są fanami budownictwa na wszelakich mapach i tak dalej, zrobiłem dla was coś fajnego. Czekajcie, sprzedamy sobie to. Jeśli to sobie sprzedajmy. Zrobiłem coś fajnego, ponieważ macie w Stormanie możliwość sprzedaży wszystkich tych obiektów. Również ich zakupów w sklepie. I teraz bardzo fajna, ciekawa rzecz. Proszę bardzo, odpalam sobie tryb budowania. I możemy teraz sobie wszystko bezpośrednio sprzedać, tak? Więc mamy garaż duży. Sprzedajemy. Sprzedajemy sobie garaż mały? Jak najbardziej, nie? Sprzedajemy sobie wiatę? Jest osobno, oczywiście. Silos osobny, tak jest. Sprzedajemy również chlewnię. Ponadto tu mamy też drugą wiatkę. OK, no i oczywiście domek, no bo domek też jest jakby na sell. Co zostaje nam teraz na gospie? No zostaje nam taki paskudny plac, którego nie chcemy raczej, żeby tutaj został, bo może chcemy sobie wyrównać całkowicie teren i wszystko to pousuwać. Nie ma problemu, klikamy sobie, nie wiem, powiedzmy na każdy obojętny jaki model, który chcemy sprzedać. Na przykład no to wiato na siłowanie tutaj podświetla. Albo na ławkę, no wszystko ogólnie powinno się sprzedać, nie? Klikamy sobie w to, no i sprzedajemy. I mamy oto taki pusty teren. Tu zostało tylko wszystko, co to możecie usunąć sobie za pomocą pędzelka, tak? Więc nie ma problemu. Ciekawostka. Nowa tekstura doszła na silosie. Na silosie. Obornika. Zresztą teraz troszkę jest węższy, jest troszkę mniejszy. Tam był za duży. Totalnie za duży, więc jest teraz taki, normalnie wszystkie triggery działają jak powinno, więc się o nim przesypie, no ale oczywiście na test to musimy to sprzedać. I teraz słuchajcie, bardzo fajna sprawa, ponieważ myślałem to na streamie, to jest trochę podurtowane, bo ja tylko tam właściwie zmieniłem teksturę, ale jest taka fajna opcja, że jak sobie zejdziemy tutaj i mamy tutaj ten nasz garaż, który widzicie jest nieszczęsnym garażem, możemy go sobie postawić, to też jest opcja dla, no jakby zrobić po prostu sobie inny kolor gospodarstwa, tak? Czyli jest opcja po prostu białego gospodarstwa i jest to normalnie w wariantach takich, jak to widzicie, tych różnokolorowych, tak, reszta już normalnie jest, więc mamy oczywiście standardowy z czerwonej taki większej cegły, można powiedzieć, takich bloczków, no i większych pustaków. Nie wiem, czy one nie są przypadkiem za duże. Ja tylko po prostu zamieniłem teksturę, materiał i nic więcej dodałem parallax, żeby to jakoś w miarę tam schludnie wyglądało. I tyle. Tak samo blacha zamieniła się na ternit i sobie tak to wygląda. Tak samo jest tutaj z tym, nie ma tu w ogóle żadnej filozofii, więc jeżeli ktoś chce sobie po prostu zmienić, oczywiście to pokazałem, jak to usunąć, tak, wiecie, pokażę jeszcze raz dla pewności, jeżeli sobie malujemy sobie powiedzmy, no niech będzie nawet tym tutaj, to nam to zostaje. Jak to usunąć? Wchodzimy w rośliny, w trawę i po prostu trawą zastępujemy i usuwamy. Nie możemy zrobić tego w ten sposób, na prawym od razu, bo się nie usuwa. Musimy zamalować to trawą i potem to usunąć w ten sposób, nie? Tyle. Tyle, naprawdę nic więcej. Okej. Więc co spoko. No i tak to sobie ogólnie to wygląda. Myślę, że takim nieźle. Taki po prostu, to jest taki for fun, tego nie musicie robić, ale jak ktoś chce, jest taka opcja. Zrobiłem, no i fajnie. Myślałem też, czy może nie zrobić drewnianych drewnianych drzwi, ale mówię, dobra, zostawimy, tak, już nie chcemy się z tym bawić. To jest tylko i tak for fun, bo może ktoś chce się z tym inaczej pobawić. Propos malowań, doszły 4 nowe kostki. Bardzo, myślę, fajne kostki. Myślałem, że uda mi się z jednej mapki je trochę zapieprzyć. Autor się nie zgodził, ale powiedział, że to jest bardzo proste do zrobienia. Zrobiłem sobie sam od zera, więc duma mnie napawa i zaraz mi to pokażę. Proszę bardzo, przechodzimy sobie dalej i tam mamy takie kosteczki. Kostki mamy 4, więc ja zaprezentuję najpierw jedną kostkę. Jest to taka typowa polska, nie? Mamy też kostkę czerwoną, taką bardzo, bardzo, no... Nawet można powiedzieć taką, no bordowo delikatnie. Mamy również płytę ażurową. Ona ogólnie była mała, ja ją troszkę powiększyłem, bo myślę, że teraz wygląda lepiej. No i mamy też drugą wariancję tej kostki, czyli taką szarą. To widzowie na streamie mnie wymęczyli, męczy dupy, żebym do takiego coś dodał. Więc tak to jest i żebym pokazał, jak to wygląda z bliska. Zacznijmy od tej kostki. Typowa polska kosteczka, elegancka. No wygląda jak wygląda, może trochę ten...
Paralaks jest zbyt ostry, ale ogólnie jest bardzo ładna, nie? Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Mamy kostkę taką, szarą po prostu, taka, jakaś taka szara, gdzieś tam na no, jakieś nowocześniejsze gospodarstwo. Kurde, muszę się nauczyć mówić, znaleźć jakiegoś dobrego logopedę. No i mamy tutaj drugą kostkę, ale jest położone perfekcyjnie, no widać, że Polacy, nie? No i mamy taką czerwoną, nie? Bordową. No i oczywiście mój faworyt, zdecydowanie mój faworyt, to jest ta płyta ażurowa. Wygląda po prostu nieziemsko, na tyle nieziemsko, że postanowiłem ją zmienić na gospodarstwie startowym tutaj. Proszę bardzo, teraz tak wygląda wjazd, tutaj, w to miejsce. No nie powiecie, że lepiej, że gorzej. Jeszcze lepiej. Dobrze wygląda po prostu. Według mnie naprawdę to wygląda bardzo fajnie i tu się to dobrze wpasowało, co nie? No na moje jest naprawdę lala po prostu. Bajunia i cud, miód i orzeszki, nie? Więc jest super. Dobra, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o to gospodarstwo. Tak mi się wydaje, że tak, to jest tylko tyle. Więc oczywiście możemy cały sprzedać. Przejdźmy do gospodarstwa tutaj, ponieważ je też możemy sprzedać. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Czy wszystko to pokazywałem? Chyba tak, że możemy też karmić normalnie już... słomą, tak jak to powinno być, więc słoma normalnie działa. Przyciemniłem tą teksturę, jak widzicie, nie robiłem już paralaksu, mówię, kij z tym paralaksem. Dodałem po prostu ciemniejszą teksturę i wygląda to troszkę lepiej, nie najgorzej, więc spoko. No i sprzedajemy oczywiście, tak? Sprzedajemy również, więc klikamy zbóż, sprzedajemy sobie to. Widzicie, całość usunęło z drzewkami, z płotkami i z pastwiskiem. Usuwamy sobie również silos, usuwamy sobie również garaż, nie ma problemu, domek. Tak jest, malutką szopę, no i tu mamy to samo z płotem, tak? Płot cały leci out i mamy dla siebie całe tutaj gospo. Oczywiście ono też jest fajnie, bo w połączeniu z tym polem mamy spory kawałek ziemi, który możemy zagospodarować. Na upartego dwóch sąsiadów ciasno się tutaj będą trzymać i zmieszczą, nie? Więc myślę, że to jest spoko, fajnie. Oczywiście wszystko jest sportem do postawienia, jak chodzi o ten garaż na przykład. Były też tutaj paskudne kolizje, poprawiono, już ich nie ma, więc jest normalnie garażyk. Jeden jest ten garażyk, mamy te garaże również w dwóch wersjach. I to chyba tyle, tak, bo obora jeszcze nie do postawienia po prostu, bo no nie można było mi postawić, że można, ale uwierzcie mi, że naprawdę stworzyło to wiele problemów, nie? Więc spoko. Silos jak najbardziej też jest dostępny, nie wiem czemu w ogóle mam dwie storki, ale są jakby to same, nie? Więc okej. No i to jeszcze mam ten silos, nie? Tak samo też jest dostępny. No aha, właśnie, jeszcze fajna rzecz, bo zwierzęta również mają swój wariant, tak? Czyli normalnie mamy wersję czerwoną, tą, którą widzieliście, no i wersję białą też jakby jest, nie? Więc proszę bardzo, wersja biała też się znajduje. Wybaczcie, jak to wygląda, ale no na potrzeby tego tak postawiłem, nie? Więc normalnie jest biały wariant, też również taki obory. Dobra, przejdźmy dalej, bo odcinek trwa już 11 minut, a ja gadam o obiektach, statykach i tak dalej. Ale myślę, że to jest dla was fajna rzecz, ponieważ to... no to was to głównie interesuje po prostu, nie? Kolejna rzecz. Sprzedaży grywalnych, dodano możliwość sprzedaży grywalnych budynków, dodano możliwość ładowania bel słomy zwierzętom, 4 nowe kostki do malowania, alternatywne tekstury gospodarstwa ze świnkami, czyli właśnie są te białe. Dodano nawet drzewa do postawienia na mapie. I to jest właśnie fajna sprawa, ponieważ mi tego brakowało w pierwszej wersji mapy. Ja bym, nie wiem, jakiś upożytek nie zrobiłem. Mamy normalnie te ołki i tak dalej, bardzo ładne zresztą, ale brakowało właśnie mi, bo pomimo, że mieliśmy ładne sosny, to nie było świerków ładnych. No i świerki ładne już są, proszę bardzo. Jeden świerk, drugi, jest ten trzeci, jest też czwarty, piąty, no i szósty, tak? Więc cała paleta świerków przed nami stoi otworem. One są po prostu przecudowne. Ja pamiętam, jak one wychodziły do 19 w Alpine. No jarałem się mega, a narzekałem, że nie ma teraz ich tutaj na mapie. Znaczy, one są postawione, ale nie można było ich kupić, nie? Więc teraz normalnie, już widzicie, są do postawienia i na pewno nieźle udekorują wasze gospodarstwo, ewentualnie jakieś tam tereny, które chcecie sobie zrobić, nie? Dobra, następnie kolejna sprawa, naprawy. Naprawy te, jakie były, czyli po pierwsze lewitujące obiekty, problemy z kolizjami obiektów, nazwa skupu u rolników oraz nierówności terenowe, których znalazło się dosyć sporo, więc nieźle. Widz mi też pisał, że tu nie można stawiać płotów, ponieważ miał problem z tym, że pod spodem na najzwyczajniej świecie tam są co open gate leci, dobra, to się też poprawi normalnie, tak? Bo to jest w tym? Ta, bo tu jest switch, okej. Okay. Spokojnie, jedna linijka do oprawy. Dobra, więc tak, więc chodzi też o stawianie płotów. Widzowie pisali, że mają problemy, właściwie chyba jeden widz pisał, bo tu był po prostu plain od wody i jakby się nie dało postawić. No to teraz ozdoby,
No i normalnie możemy sobie płoty stawiać. Nie ma z tym już problemów, nie? Jakby co, więc jest okej, nie? Kolejna sprawa. Ogólnie zmiana koloru w mapie nacie trochę ciemniejsze, jak widzicie, więc trochę to wygląda lepiej. Myślę, że no, na pewno trochę lepiej to wygląda. Troszkę mapa tak sobie zyskała, nie? Taki dark side, nie? Jakby po prostu, więc spoko. Co dalej? No oczywiście ruch uliczny, jak mówiłem, jest, teraz są dwie nitki, czyli jedna leci sobie tędy naokoło tutaj, a druga leci sobie z tamtej strony przez tory tutaj, tędy, no i wylatuje sobie tam i na tory z powrotem, nie? Więc to tyle. Kolejna rzecz, która myślę, że jest dla was ciekawa, to są zmiany sezonowe. Prosiliście mnie o to, żebym to zrobił, więc są teraz normalnie rzepak, znaczy rzepak siemy tylko w sierpniu, możemy siać pszenicę, jęczmień na wiosnę oraz na jesień. No dużo szczególnie doszło na wiosnę, więc trochę tak to pozmieniałem. Myślę, że to wygląda trochę lepiej, to co nie? Tak bardziej polsko, jak sami mówiliście, więc okej. Dobra, odległość rusowania drzew, to już mówiłem w poprzednim odcinku, ale powtórzę, jest przywrócony stan z wersji oryginalnej, więc tak to wygląda ogólnie, więc nieźle. No i co? Oczywiście tekstury na budynkach zmieniłem, tak? Czyli no nie mówisz o tym, że to są zmiany, ale również tutaj z tej białej, takiej bardzo giantowej kostki, znaczy tak jakby zmieniłem trochę na bardziej realną. No z paralaksem wygląda to po prostu wyśmienicie i cieszę się mega, że takie coś tu jest. Czy to jest sobie błędy? Nie, to nie sypie, czyli jest tylko problem z tamtym, okej, okay, małymi garażami. No, więc tak to wygląda sobie ogólnie tutaj. Jak mówię, też doszło sobie parę tych, jakichś tam udziwnień w postaci jakichś szafeczek i tak dalej, nie? Myślę, że to jest też na plus, na pewno. Okej, okay, no, więc całkiem nieźle. Oczywiście lampa też tutaj działa. Tak jest, już tutaj nie sypie błędów, nie sypie elegancko, fajnie, super, to tylko tam muszę poprawić. No i dobra, i to chyba tyle odnośnie zmian na mapie, więc tak w prezentuje się update ogólnie, tak jak mówię, proszę jeszcze, właśnie, tu też kostka zniknęła tamta, która była kostką modelem, po prostu jest teraz ta kostka malowana, troszkę to zoptymalizowało nam, nie dużo, ale delikatnie, no zawsze tam parę, coś tam się przyda, nie? Więc teraz tak to wygląda, trochę jest ciemniej, myślę ciekawiej, też nawet fajniej, nie? Więc okej. Okay. Tak to wygląda update, jak mówię, jeżeli ktoś też się zna na tych competitive multiplayer, większość pewnie nie wie o czym mówię, ale to już bardziej pytanie do ludzi, co są inside, więc jeżeli wie coś na temat wiecie, to prosiłbym się zgłosić na maila, bądź na Discordzie, gdzieś tam napisać do mnie. No bo fajnie, że to wyszło i żeby to poprawić, no bo to po prostu for the players, nie? Jak to Sony ma w zwyczaju mówić. Więc myślę, że to chyba tyle, chodzi o ten update. Mam nadzieję też, że wam się spodobał, no i że zmiany tutaj, o które mnie prosiliście, pozwolą wam rozpocząć rozgrywkę na nowo. Niestety, nie powiedziałem tego na początku filmu, a będą o to pytać. Dogram to, więc jeszcze raz tylko przypomnę. Nowy safe jest wymagany, dlaczego? Przez budynki stawiane PlayStable, bo jeżeli wejdziemy na starym save'ie, sprawdzałem to. Wszystko ogólnie działa, jest cacy i tak dalej, nie? Oprócz tego, że macie tereny popsute, że macie nazwę skupu dalej złą i że będziecie mieli nowe budynki do postawienia jak najbardziej, to te stare już znikną i ich nie będzie. Triggery zostaną i tak dalej, a budynki znikną. Więc nowy save, bardzo mi przykro, przepraszam was ogólnie za to, że tak to wyszło. No ale niestety Giants nie ma jakby, w Giantsie tym, w tym programie, nie ma możliwości jakby tego inaczej obejść, co nie? Znaczy, teoretycznie jest i wymagałoby to ode mnie obszernego poradnika dla was, jak ten save przenieść po prostu na nowy, ale większość z was by sobie raczej z tym nie poradziła, więc też, jak mówię, łatwiej po prostu wam będzie, gdy zaczniecie nowy save. Wiem, że macie już tam po 10, 20, 30, nawet 100 godzin bądź więcej, ale uwierzcie mi, że chyba łatwiej jednak cofnąć się z save'em te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w tym momencie. O, ruch uliczny się zablokował. Pięknie. Pięknie. Lepiej chyba się cofnąć kilkadziesiąt godzin teraz. Czy się sprzedawało? Jeszcze nie. Teraz, niż jakby to miało wyjść za miesiąc czy dwa ten update. No bo wtedy po prostu co by się stało? No by się stracili jeszcze większy save, nie? Więc przepraszam, że teraz, ale już myślę teraz na spokojnie. Update ten zostanie na jakiś dłuższy czas, na kilka miesięcy. Bo jak sami doskonale wiecie, wchodzimy w fazę
prac nad kolonią. Ludzie też tam co chwilę posyłają jakieś modele poprawione, w sensie tekstury, nie? I z paralaksem na kolonie, więc będzie trochę odświeżana. Dalej będzie kanciasto i tak dalej. Coś tam postaram się też poprawić, jak chodzi o budynki grywalne, ale o tym na pewno będzie film, więc co mniejsza. Więc to tyle. No i kiedy premiera przede wszystkim? Bo pewnie o to będzie dużo osób pytało, więc słuchajcie kidosy, bo to do was mówię, na pewno wy będziecie o to pytać. Przepraszam, tak brzydko do was powiedziałem, ale kidos to nie jest wiek, tylko to jest zachowanie, tak? Zachowanie. Kidosem może być nawet 30-latek, co nie? Jeżeli pyta, kiedy wydasz update, ty gnoju, kiedy wydasz update, nie? Więc słuchajcie, bo to do was. Będę informował na bieżąco, jak chodzi o to. Na pewno na Twitch o tym powiem, ale z tego co wiem, Giants się czekają, aż wydam ten update, ponieważ ten update będzie też jakby poprawą błędów na konsolę nowej generacji, bo jak wiecie, mapa tylko stamtąd zniknęła, na reszcie jest i sobie tam jakby konsolowcy inni grają, ale konsole Xbox nowej generacji mają chwilowy problem. Jest on już naprawiony w tej wersji mapy, więc Giants czekają po prostu aż im dośle update poprawiający resztę, byście mogli dzielić się normalnie swobodną rozgrywką. No jak mówię, ta mapa zamieszana na jakiś czas. I też dużo osób pyta odnośnie tego, kiedy będzie powiększanie tej mapy. No po kolonii, jak mówię, nie? Na pewno dojdzie sobie dużo pól, nawet nie wiem, czy jeżeli zrobię tylko tutaj, bo tak naprawdę tylko tu będą jakieś budynki, a cała reszta pójdzie w pola, po prostu pójdę w pola. Tu też zrobię może PGR-ek, gdzieś tam jest taki w planach, taki, no może nie PGR, bo dużo zapowiedziane, ale takie większe gospodarstwo, troszeczkę na większe maszyny. No i wszystkie pola będę starał się zrobić troszeczkę większe, nie? Więc to spoko. Tu widzicie, jest pole 4-hektarowe, które jest duże. To takie pola, nie wiem, 8-hektarowe na pewno spokojnie dojdą. Więc takie coś tam się pojawi, nie? Ale to bardzo, bardzo długo trzeba się na to czekać, nie? Kilka miesięcy spokojnie. Więc o to się nie martwcie. Spokojnie możecie save'y sobie zakładać na nowo i grać, nie? Więc jak mówię, jeszcze raz przepraszam za te, za ten mus stworzenia nowego save'a. Ale to wszystko po to, żeby wam się po prostu lepiej grało. Więc tyle. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś błędy, niedociągnięcia, mail teraz jest otwarty, póki nie wyślę mapy na ModHuba, to wysyłajcie. Myślę, że w tym tygodniu wyślę ją, więc piszcie śmiało. Dobra, nie przedłużam, bo 20 minut trwa odcinek, a miałoby być tylko chwilowy przegląd. Wpadajcie na Twitcha, tam są streamy, tam będziemy działać. Dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Pozdro.